Rozdział 3. Dwie przypomniane obietnice W swoim pracowitym życiu Dasia Radha nigdy może nie przyjrzał się uważnie swemu odbiciu w zwierciadle. Nie miał sposobności zbyt długo oddawać się badaniom swego odbicia w lustrze, ani też zajmować się obserwacją samego siebie. Nagle pewnego dnia zauważył bielejące włosy i zmarszczki pod oczyma, Dostrzegł leciutkie drżenie swych rąk i znużenie nóg podczas jakiejś gry, i zrozumiał, że przyszła na niego starość. Nie była to rzecz błaha. Poeta Walmiki wspomina, że Dasiaradha żył 60 tysięcy lat. Według naszych nowoczesnych obliczeń możemy nie zgodzić się z tą liczbą, ale czy przyjmiemy, że było to 60, 70 czy 80 lat? Wiek ten należy uznać za dojrzały. W samotności swej komnaty, Dasia Radha rzekł do siebie: Człowiek musi wiedzieć, kiedy zaprzestać działalności i nie czekać na śmierć czy zdziecinnienie. Póki moje władze umysłowe działają jeszcze sprawnie, muszę wycofać się i poszukać spokoju. Nie ma sensu ciągnąć dalej i powtarzać wciąż tych samych czynności wykonywanych przez tyle tysięcy lat. Dosyć już zrobiłem. Dosyć. Muszę znaleźć teraz czas, by się zatrzymać, rozejrzeć i złożyć ciężar mego urzędu. Podjął drastyczną decyzję. Polecił wezwać natychmiast sumantrę głównego ministra przed swe oblicze. Kasz rozesłać obwieszczenie do wszystkich naszych funkcjonariuszy i urzędników, wieszczów i mędrców, a także wszystkich naszych sprzymierzeńców, królów i krewnych. By zebrali się w naszej sali zgromadzeń. Niech się stawi jak najwięcej ludzi. Dodał jeszcze, gdy Sumantra czekał. Spośród naszych krewnych nie ma potrzeby zawiadamiać Aśwapatiego. Aśwapati był ojcem jego trzeciej żony Kajkei. Jej syn Bharata udał się właśnie do niego, swego dziadka, by spędzić z nim kilka dni. Nie ma też potrzeby trudzić Dżanaki. Mithila jest za daleko i nie zdąży on przybyć tu na czas. Czy jeszcze kogoś należy pominąć? Nie, zaproś tylu, ile możesz i wszystkich naszych obywateli. Posłańcy wyruszyli we wszystkie strony. Sala zgromadzeń wypełniła się. Dasiaradha wstąpił po stopniach swego tronu i po zwykłych ceremoniach, gestem wezwał wszystkich, by usiedli i zaczął mówić. Wypełniłem moje obowiązki jako król tego kraju dość długi czas. Odczuwam już nieprzepartą potrzebę złożenia tego ciężaru na inne, młodsze ramiona. Co wy, panowie, o tym myślicie? Pod białym parasolem urzędu królewskiego pozornie nic się nie zmieniło, w rzeczywistości jednak więdnie ciało pod nim. Żyłem i pracowałem dość długo, gdybym myślał iż mogą przeciągnąć stan ten w nieskończoność, równałoby się to bezrozumnej chciwości. Parę dni temu spostrzegłem, iż mój podpis na pewnym dokumencie nie był dość wyraźny. Zapewne bezwiednie zadrżała mi ręka. Nadszedł dla mnie czas, by zasiąść z założonymi rękoma i wypoczywać w oczekiwaniu wnuków. Jeśli nie macie nic przeciwko temu, Chciałbym przekazać moje królestwo ramię. Będzie on moim następcą, wcieleniem wszelkich doskonałości. We wszystkim jest doskonały i będzie doskonałym władcą. Obdarzony współczującym sercem, poczuciem sprawiedliwości i odwagą, nie robi różnic między istotami ludzkimi, młody czy stary, książę czy wieśniak. Dla każdego ma te same względy i szacunek. Męstwem, śmiałością, nikt mu nie dorówna. Będzie dla was najlepszym obrońcą przed każdą wrogą siłą, czy to ludzką, czy nadludzką lub szatańską. Nigdy nie słyszano, aby zawiodły jego astry, jakie otrzymał od swego mistrza Mitry. Mam nadzieję uzyskać wasze poparcie, mianując go niezwłocznie władcą najwyższym Kosali. Okrzyk radości przebiegł przez całą salę. Dasiaradha czekał przez chwilę, po czym odezwał się. Z zapałem witacie mojego następcę. Czy mam to przyjąć jako dowód, że z jakiejś tam przyczyny znosiliście mnie w milczeniu przez te wszystkie lata, chociaż zawsze myślałem, iż poświęciłem w pełni moje życie dla dobra moich poddanych? Wstał wówczas jeden z mówców i wyjaśnił w imieniu wszystkich: Nie sądź nas błędnie, najjaśniejszy panie. To nasza miłość do Ramy czyni nas teraz szczęśliwymi. Długo czekaliśmy na ten moment, widzieć Go jadącym na królewskim słoniu, w pełnym rynsztunku przez ulice naszej stolicy. To wizja przyszłości miła naszemu sercu, młodemu jak i staremu na równi, gdyż olśnił nas splendor postaci ramy. To ta zapowiedź każe nam oklaskiwać twoją propozycję tak gorąco. Nie dlatego, byśmy nie pragnęli dalszych rządów waszej wysokości. Dasia Radha rzekł: Zgadzam się z Wami. Chciałem tylko wiedzieć bez żadnych wątpliwości, iż popieracie moją wolę uczynienia Ramy waszym królem. Chcę, aby Rama został ukoronowany jutro, kiedy gwiazdozbiór Puszja znajduje się w połączeniu z Księżycem i czas będzie pomyślny. Wezwał swego ministra i kapłana. Niech wszystko, Aż do najdrobniejszego szczegółu gotowe będzie na jutrzejszą uroczystość koronacji. Trzeba udekorować cały pałac, przygotować każdy sprzęt w sali koronacyjnej. Ulice powinny być umyte, wysprzątane do czysta i przystrojone. Niech ludzie ucztują, bawią się i radują bez granic. Jadło i napitek muszą być podawane przez cały czas w każdym zakątku tej stolicy. Posłał poramę. Patrzył z balkonu, jak ten nadchodzi. Przyjął go serdecznie, odprowadził na bok i rzekł: Jutro włożysz na skronie koronę jako mój następca. Potrzebuję wypoczynku po pracy. Rama przyjął propozycję z naturalną prostotą. Dasiaratha mówił dalej: Wiesz już wszystko, lecz uważam za swój obowiązek powiedzieć ci jeszcze kilka słów musisz prowadzić politykę absolutnej sprawiedliwości we wszystkich okolicznościach pokora i łagodna mowa zaiste nie powinno być granic z tym cnotą w królewskim sercu nie może być miejsca na rządzę złość i podłość mówił tak jeszcze przez pewien czas po czym zakończył spotkanie gdy rama był z powrotem w swym pałacu i wyjaśnił sytuację małżonce Sumantra znowu zastukał do jego drzwi. Twój ojciec cię wzywa. Jeszcze raz? Przed chwilą od niego wróciłem. Tak, ale on chce cię widzieć ponownie. Kiedy rama stawił się na wezwanie, Dasiaradha kazał mu usiąść i powiedział: Może dziwisz się, że wezwałem cię ponownie. Ogarnął mnie niepokój i trzeba koniecznie, byś został ukoronowany bez jakiejkolwiek zwłoki. Mam niedobre przeczucia. Śnią mi się komety. Słyszę jakieś złowróżbne odgłosy nie wiadomo skąd. Mówiono mi, że moje gwiazdy nie układają się teraz szczęśliwie. Śniło mi się, że gwiazda moich narodzin rozbiła się i ogarnęły ją płomienie. Człowiek przychodzi na świat obarczony długiem wobec nieśmiertelnych wieszczów, za ich błogosławieństwa, wobec swoich przodków, wobec bogów. Te trzy długi powinny być spłacone w pełni w ciągu wyznaczonego każdemu okresu życia. Nie wątpię, że już spełniłem całkowicie moje powinności. Rad byłem z mego życia, rządziłem jako król o bezspornym autorytecie i zasłużyłem na miłość i zaufanie moich poddanych. Nie zostało mi nic więcej do zrobienia. Zestarzałem się, moje ciało gotowe jest do rozkładu. Powiedział już te rzeczy przedtem i powtarzał je jakby sobie samemu. Rama zrozumiał, że coś go dręczy i wstrząsa nim głęboko, lecz szacunek i wdzięczność kazały mu słuchać tych słów tak, jakby je słyszał po raz pierwszy. Astrologowie powiadają, że moje planety, Mars i Jowisz, znalazły się w układzie wróżącym śmierć. Czy coś bardzo ją przypominającego albo jakąś katastrofę. Nie chcę cię przekonać o pilności tej sprawy. Dzień jutrzejszy będzie pod znakiem później i uroczystość musi odbyć się jutro bez żadnych wahań i przeszkód. Ani przez chwilę nie myśl, że cokolwiek można tu odwlec. Niczego nie wolno odkładać na później, bo nie możemy wiedzieć, jak zmienny jest ludzki umysł i jakie mogą zajść w nim zmiany? To też rzeczą największej wagi jest dokonanie wszystkich ceremonii bez wahania. Musisz być bardzo czujny dzisiejszej nocy, dopóki nie zakończy się ceremonia. Nie wychodź bez straży przybocznej i skrupulatnie wypełnij wszystkie powinności, śluby i umartwienia. Oboje powinniście wziąć rytualną kąpiel i nie kłaść się do łoża. Tylko spać czujnie na macie z darbchy i powstrzymywać się od kontaktów cielesnych. Uroczystości rozpoczną się o świcie. Bądźcie gotowi i dopilnujcie, by przygotowano Wam szaty. Dzisiejszej nocy musicie zachować post. Uważaj, żeby sita się nie spóźniła. Podczas tej ceremonii obecność i udział żony ma wielkie znaczenie. Rama słuchał, przyrzekając wypełnić wiernie każde słowo jego instrukcji. W końcu Dasiaradha wyjaśnił: Najlepiej zakończyć to wszystko, dopóki Bharata jest nieobecny i przebywa u swego dziadka. Dobrze, że go tu nie ma. Znam jego przywiązanie do ciebie, ale umysł ludzki, jak wiesz, ma swoje kaprysy. Może zadać sobie pytanie: dlaczego to nie on ma być królem, mimo wszystko? ale kiedy dowie się o tym już po fakcie, nie wątpię, że będzie bardzo zadowolony. Przebiegłość ojca była dość przerażająca, ale jeśli Ramato zauważył, w niczym tego nie okazał. Utajona w głębi ducha obawa Dasia o pretensje drugiego syna okazała się niepozbawiona podstaw. Chociaż Pcharata był nieobecny, jego matka Kaikei przejęła się jego sprawą i roszczeniem tak energicznie, że wywołało to klęskę i zmieniło cały bieg życia ramy. Oto jak się to stało. Kuni, garbuska, prawdziwe monstrum natury, była faworytką najulubieńszej żony króla Kajkei. Tego dnia Kuni weszła na najwyższy taras domu Kajkei, aby spojrzeć na miasto i zauważywszy wszędzie girlandy i światła, zdziwiła się, co za uroczystość dziś święcą. Zszedłszy na dół, spytała o przyczynę. A gdy się dowiedziała, jakby ją kto szydłem ukuł, przygryzła wargi i mruknęła. Nie dopuszczę do tego. Pobiegła do komnaty Kajkei i krzyknęła do swej pani, która drzemała. Czy to pora na spanie? Obudź się, zanim będziesz zgubiona. Kajkei otworzyła oczy i zawołała. A, to ty, skąd przychodzisz? Co się niepokoi? Grożące ci niebezpieczeństwo, odpowiedziała Kuni. Kajkei była zaciekawiona, ale wciąż nie wstając, powiedziała. Kuni, coś jest nie w porządku z twoim zdrowiem, może wezwiesz lekarza, żeby coś ci doradził, roześmiała się i dodała. No, uspokój się, usiądź koło mnie i zaśpiewaj jakąś piosenkę. Kuni powiedziała szorstko. Czyż nie wiesz o tym, że piękność i młodość są jedynymi źródłami twej siły? I że piękności właśnie zawdzięczasz swą pozycję królowej zdobywcy świata? Naprawdę? spytała Kajkei wciąż w żartobliwym nastroju. Ale zarówno uroda, jak i młodość są niby rwący strumień, który póki spływa z góry, miażdżąc po drodze kwiaty i liście, trzyma człowieka we władzy zaklęcia. Jak długo może to trwać? Wkrótce mija, i zamiast niego zostaje tylko piaszczyste łożysko. To tylko kwestia czasu, kiedy się zestarzejesz i obwisną ci policzki. Staniesz się nikim, odepchnie cię ręka twego kochanka, będziesz na łasce innych ludzi. Przynieś zwierciadło, muszę zobaczyć, dlaczego tak mówisz. Czyżbym się dzisiaj zrobiła stara? Nie stara, ale ślepa na grożące ci niebezpieczeństwo. Zagłada wisi nad twoją głową. Teraz kajkei stropiła się. Jeżeli nie możesz mówić po prostu, odejdź i przyjdź później. Coś cię napadło, żeby mnie dziś zdrażnić. Nie marnuj swej młodości i urody, która trzyma przy tobie twojego męża jak zaklętego. Zanim je stracisz, każ twemu małżonkowi wesprzeć cię i ochronić. Wstań i zrób coś, nim będzie za późno. Kajkei usiadła teraz na łożu, tknięta niepokojem. Zadowolona ze skutku swoich przestróg, kuni oświadczyła: Twój mąż oszukał cię. Jutro ukoronuje ramę na króla ajotchi, a sam się usunie. Kajkei zerwała się, wołając: Ależ to cudownie, cudownie! Masz oto nagrodę za dobrą nowinę, jaką mi przynosisz! Zdjęła z siebie naszyjnik i rzuciła go na kolana kuni. Tamta wzięła go i odłożyła na bok. Wówczas Kajkei powiedziała: Za tę doskonałą nowinę zasługujesz na coś więcej. Powiedz mi, czego sobie życzysz, a otrzymasz to. Na to Kuni krzyknęła: Powiedziałam, że Rama ma zostać królem Ajothi, a ty się zachowujesz, jakby chodziło o twego syna Bharatę. Nie robię żadnej różnicy między nimi. Dla mnie to jest to samo. Rama się na to urodził, i jako jego matka czuję się dumna i szczęśliwa. Ty, matką ramy? Tak. Czyż nie wiesz, że człowiek o jego pozycji powinien mieć pięć matek? Tę, co go urodziła macochę, siostrę ojca, żonę starszego brata i żonę guru. Wszystkie one mają tę samą rangę matki. Rozumiesz, dlaczego czuję się szczęśliwa z powodu ramy? Ubóstwiam go, jestem jego matką, tak samo jak kausalia. To też mylisz się, biorąc mnie za głupią, która nic nie rozumie. Na to kuni uderzyła się w czoło dłońmi z taką siłą, że Kajkei powiedziała: Skaleczyłaś się, nabiłaś sobie guza wielkiego jak mój palec. Bodajbym się była zabiła, albo nigdy nie urodziła na tym świecie, żeby nie wiedzieć wszystkich jego oszustw i podłości! jęknęła kuni. Martwię się teraz o ciebie, o zgubę, która nad tobą wisi. Serce mi się rozdziera na widok beztroskiej naiwności twego serca. Przypominasz mi gołąbka, który sam wchodzi w paszczę dzikiego kota. Te wszystkie słowa kazały zwrócić uwagę Kaikei na to, co następnie powiedziała Kuni: Twój królewski małżonek jest bardzo przebiegły, zdolny do wielkiej chytrości, której nie podejrzewasz. Chodzi o całe głębiny nieznanego ci oszustwa, głębiny, których nie mogłabyś podejrzewać nawet w najgorszych wyobrażeniach. Nie jesteście podobni do siebie, ty i on. Był dość stary, żeby być twoim ojcem, kiedy prosił o twoją rękę, i twój własny ojciec oczywiście odmówił. Ale leciwy konkurent oszalał na widok twojej urody i młodości i gotów był przyrzec mu wszystko. Przysięgał twemu ojcu, że syn, którego mu urodzisz, odziedziczy po nim tron. Tylko ja jedna to podsłuchałam. Nikt inny o tym nie wie. Teraz, kiedy przyszedł czas, stary zaproponował twemu synowi jakby nigdy nic. Może pojedziesz na parę dni odwiedzić twego dziadka, od tak dawna cię już o to prosi. I w ten sposób usunął go z drogi. Razem z jego nierozłącznym bratem siat ruchnął. Ciebie także byłby gdzieś wysłał, gdyby nie to, że nie możesz przeżyć nawet jednego dnia bez Twoich pieszczot. Twoje czary są jeszcze bardzo potężne. Musisz uratować się z ich pomocą, zanim będzie za późno. Rama nie może jutro wstąpić na tron. Dlaczego nie? Król może mieć swoje własne powody, a ja nie widzę żadnej różnicy między Ramą i Bharatą. A czy nie wiesz, że ludzie mogą zmienić się z dnia na dzień? Jutro o tej porze będzie to już inny Rama. Jego jedynym celem będzie trzymać się długo i mocno na swoim tronie, aby to osiągnąć, usunie wszystkie przeszkody. Główną przeszkodą będzie Bharata, który może wystąpić ze swoim roszczeniem w każdej chwili i wygrać przy poparciu ludu. Rama skaże go na wygnanie albo złamie, albo każe mu ściąć głowę. Nie będziesz już królową, tylko byłą królową, żoną byłego króla i prawdopodobnie zejdziesz do rzędu sług królowej matki, kausali. Nigdy, nigdy by się nie ośmieliła, mimo woli krzyknęła kajkej. Niech tylko spróbuje. Jutro o tej porze może to już nastąpić. Musi się tak stać prędzej czy później. W ten sposób kuni doprowadziła Kajkei do granic paniki, zanim ukazała środek zaradczy. Pamiętasz, że niegdyś uratowałaś życie twego męża? Także są to dwie dawne obietnice, które musi on wypełnić. Nie mówiąc już o obietnicy danej twemu ojcu, ta cię nie dotyczy. Ale nie rezygnuj z dwóch przyrzeczeń, jakie złożył tobie. Zażądaj najpierw wygnania ramy do lasu na czternaście lat. A następnie niezwłocznej koronacji bharaty na jego miejsce. Ależ to żądania niemożliwe. Chyba jesteś pijana. Nie, zupełnie możliwe. Tylko zrób, jak ci powiem. I tak to, kiedy Dasiaradha przyszedł odwiedzić Kajkei zgodnie ze swą ochotą, nie znalazł jej w jej komnacie ani w ogrodzie. Jedna ze służących powiedziała mu, że pani znajduje się w kopa Dlaczego, dlaczego tam? Miał za sobą ciężki dzień. Spotykał się kilkukrotnie ze swym mentorem duchowym, wasisztą, i swoim głównym ministrem sumantrą, omawiając szczegółowo sprawy dotyczące zapowiedzianych na dzień jutrzejszy ceremonii. Jutro będę gościł całe miasto powiedział. Niech nikomu niczego nie zabraknie. Raz po raz powtarzał, jak każdy dom, ulica i budynek. Powinny być udekorowane i oświetlone, i aby muzykanci, tancerze i sztukmistrze czekali gotowi przed pałacem, aby słoń królewski, konie i rydwany ruszyły w procesji z nowo ukoronowanym królem. Wymieniał wszystkie ulice, którymi powinna przejść procesja. Ludziom sprawi wielką radość widok ramy na tronie i przyglądanie się mu w czasie procesji. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko muszą mieć możliwość patrzenia na niego. Powiedzcie tym, co prowadzał procesję, by poruszali się wolno, nie tak powoli jednak, by to zmęczyło ramę. Nie zaniedbał żadnego drobiazgu dotyczącego uroczystości. Wyczerpany i znużony wieczorem poszedł do Kajkei, by wypocząć w jej towarzystwie. Nie podobało mu się, że ma być przez nią przyjęty w kopy grycha. Komnata gniewu, część mieszkania, dokąd ktoś mógł się wycofać i zamknąć, aby przezwyciężyć i odegnać zły nastrój. I kiedy wszedł, zastał ją leżącą na podłodze w ciemności z potarganymi włosami. Wyrzuciła wpięte tam zazwyczaj kwiaty i rozsypała po ziemi klejnoty, niedbale ubrana i niezauważająca jego przybycia. Nachylił się nad nią i spytał cicho. Czujesz się niezdrowa? Nie odpowiedziała mu, póki nie powtórzył pytania, po czym odrzekła niechętnie. Och, miewam się doskonale, w każdym razie nie chodzi o żadną dolegliwość fizyczną. Przykro mi, że się spóźniłem, czekałem, bo chciałem zakomunikować ci nowinę osobiście. Wiem, że cię to uszczęśliwi i chciałem mieć przyjemność patrzenia na twą radość. Kaikei raczyła wymruczeć. Wiem o tym. Nie jestem taka głupia ani głucha czy ślepa, żeby nie wiedzieć co się dzieje. W ciemności i ponieważ mówiła z odwróconą twarzą, nie mógł rozpoznać nastroju w jakim to mówi. Trudno mu było schylić się tak nisko i poprosił: Może wstaniesz i usiądziesz na tej sofie, żebym mógł usiąść przy tobie wygodnie i wysłuchać cię. Możesz zapewnić sobie wszystkie wygody jakich pragniesz. Ja nie potrzebuję żadnych. Kusz i łachmany. Oto co mi sądzone. Dlaczego mówisz w ten sposób? Wstań i podziel radość całego kraju. Przejedźmy się twoim powozem, a zobaczysz, jak ludzie się radują. Chcę umrzeć, nic więcej. Jeśli możesz mi przysłać czarę strucizną, będzie to dla mnie najmilszym darem w tej chwili. Było mu bardzo niezręcznie przykucnąć czy usiąść na podłodze, starając się ją uspokoić. Jego stawy trzeszczały i bolały mięśnie w tej pozycji, ona jednak nie chciała się ruszyć. Nie sposób było przywołać służącej, więc przysunął podnóżek, by usiąść przy niej. Po wielu głaskaniach i łagodnych pieszczotach, powiedziała wreszcie: Przysięgnij mi na wszystkie świętości, że spełnisz to, o co proszę. Jeśli nie, to pozwól mi umrzeć w spokoju. Nigdy ci jeszcze niczego nie odmówiłem. Otrzymasz wszystko, czegokolwiek zechcesz. Przysięgasz na imię Ramy? Spytała. Nie odpowiedział wprost i czuł się nieswojo na dźwięk imienia Ramy. Powiedz mi czego chcesz, rzekł. Dawno już temu obiecałeś mi spełnienie dwóch moich życzeń. Może o tym zapomniałeś, ale ja nie. Czy mogę je teraz wymienić? Usiadła na sofie i było mu już łatwiej z nią mówić. Próbował jej dotknąć, ale odepchnęła jego rękę. Wtedy, na polu bitwy, kiedy biegłeś na pomoc Indrze, upadłeś z osłabienia. Czy pamiętasz, kto cię wtedy przywrócił życiu? Tak, powiedział, jak mógłbym o tym zapomnieć. Dożyłem dzisiejszego dnia, bo zostałem uratowany. Inaczej tego samego wieczora koła Rydwanu mogłem nie przejechać. Dobrą masz pamięć. Rada jestem, że to pamiętasz. A czy pamiętasz także, kto poświęcił swe życie, by cię pielęgnować i wrócić ci zdrowie? Tak. I co przyrzekłeś w zamian za to? Król milczał przez chwilę, potem rzekł. Nie zapomniałem tego. Pozwól mi powtórzyć pewien mały szczegół, który być może umknął Twojej pamięci. Pozwól mi pomóc sobie. Powiedziałeś: Proś o dwie rzeczy, które sobie wybierzesz, a otrzymasz je. I co wtedy usłyszałeś? Ponieważ nie odpowiadał, dodała: Powiedziałam wówczas, że poczekam, by obmyśleć, co wybrać, a Ty przyrzekłeś: Kiedykolwiek zechcesz, choćby to miało być za sto lat. "Otrzymasz to, czegokolwiek zażądasz!" Król, coraz bardziej niespokojny, rzekł po prostu. Uznałaś, jak widzę, że nadszedł czas wyrażania tych żądań. Nie było zachęty w jego tonie. Ogarnęły go złe przeczucia. Czy mam je wypowiedzieć? Tak czy nie? Wstań i przywdzij swe odświętne stroje i klejnoty. Abyś mogła świecić jak promienna gwiazda, którą jesteś. Wejdźmy stąd. Dobrze, w odpowiednim czasie, kiedy spełnisz to, co mi obiecałeś. Opuściła go cała odwaga i zabrakło sił, by skłonić ją do wypowiedzenia swych życzeń. Na dźwięk słów, obietnica, przysięga, dotrzymać przyrzeczenia, drżały jego nerwy. Podnosiła na niego oczy pełne łez. Nie odważył się spojrzeć na nią, wiedząc, że ulegnie jej czarowi. Powiedziała więc: Zostaw mnie już. Wracaj do twojej kausali, ciesz się i raduj. Zostaw mnie samą. Nie musiała wspominać jeszcze raz o pucharze strucizną. Wiedział, że o tym myśli i nie mógł tego znieść. Powiedział gwałtownie: Wiesz jak bardzo cię kocham. Proszę, wyjdź z tego pokoju i otrząśnij się już z tego stanu ducha. Obiecałeś mi spełnić dwa życzenia i przysiągłeś na imię Ramy, twego najdroższego syna. A teraz powiem, co mam na myśli. Jeśli odrzucisz moje żądania, będziesz pierwszym z rodu i grzwaku dumnych potomków samego Boga Słońca, pierwszym, który złamał obietnicę dla własnej dogodności przerwała na chwilę, dla zaczerpnięcia tchu i zażądała. Wygnaj ramę do lasów na czternaście lat, a ukoronuj Bharatę i uświęć jego wstawienie na tron tymi przygotowaniami, które już poczyniłeś. Król nie od razu zrozumiał wagę jej słów, zerwał się na nogi, szepcząc Czyś straciła rozum, czy też żartujesz sobie ze mnie i wystawiasz mnie na próbę? Odsunął się od niej. Czuł się bez sił i jak ślepy po omacku szukał miejsca, by spocząć. Opadł na łoże i zamknął oczy. Kaikei mówiła dalej. Wyślij natychmiast posłańca po Bcharatę. Daleką ma drogę do przebycia. Zostaw mu dość czasu, by mógł zdążyć. Powiedz ramię, żeby się oddalił. Jesteś demonem. Szepnął z oczyma wciąż zamkniętymi. Nie przeklinaj mnie, wielki królu. Nie dziwię się, że mniej ci jestem miła niż Kausalia. Idź, wracaj do niej i raduj się jej towarzystwem. Nie prosiłam cię, abyś tu przyszedł mnie przeklinać. Schroniłam się tu właśnie po to, by cię nie widzieć. Noc upływała na rozmowach w tym tonie. Dasia podjął ostatni wysiłek w celu znalezienia kompromisu. Dobrze, niech będzie jak chcesz. Niech bharata będzie królem, ale niech rama także tu zostanie. Znasz go przecie, nikogo nie skrzywdzi. Bharata w każdym razie będzie królem, on jest dobry. Ale proszę, padam do twoich nóg, gotów jestem ukorzyć się przed tobą. Pozwól, by rama został w swym własnym domu i nie odchodził. Jakże może przedzierać się przez te dzikie ścieżki i żyć pod gołym niebem bez dachu nad głową? Może nie jest tym rozpieszczonym dzieckiem, jakie z niego robisz. Przez czternaście lat musi żyć daleko stąd, odziewać się w korę drzew, odżywiać korzonkami, liśćmi. Chcesz, żeby umarł? Ach, jęknął król. Powiedziała krótko. Nie rób scen. Albo dotrzymasz danego słowa, albo nie. To wszystko. Noc minęła w śmiertelnym milczeniu. Kajkei nie wstała z podłogi. Król leżał na posłaniu. Nikt nie wszedł do nich. Nie było bowiem przyjęte przeszkadzać królowi, gdy przebywał u którejś ze swych żon. Nawet służba trzymała się z daleka. Mimo wszystko, prędzej czy później trzeba było odszukać króla, zasięgnąć jego zdania w wielu sprawach. Główny minister odchodził od zmysłów. Gdzie jest król? Pytali wszyscy. Salę zgromadzeń wypełnili dostojni goście i publiczność tłocząca się, by obejrzeć koronację. Rama, ubrany w proste, jedwabne szaty, po kilku rytualnych kąpielach i obrzędach oczyszczających, nakazanych przez głównego kapłana, także był gotów i rozpalono święty ogień, przy którym składano ofiary ku czci bogów na niebie. Grupy kapłanów śpiewały już jednogłośnie święte mantry. Muzyka z wielu stron rozbrzmiewała w powietrzu. Gwar tłumu nie ustawał, lecz w kręgu najbliższym królowi, gdzie zebrani byli główny minister i inni dostojnicy, panowała konsternacja. Król powinien już przybyć do tego czasu. Musi rozpocząć obrzędy, przyjąć władców, którzy wkrótce zaczną przybywać. Sumantra wstał, by dowiedzieć się o przyczynę tej zwłoki. Wszystko w każdym szczególe miało przebiegać według wyznaczonego programu i zgodnie ze sprzyjającym ruchem gwiazd. Każde najdrobniejsze opóźnienie mogło zakłócić całą uroczystość. Sumantra opuścił salę zgromadzeń i poszedł szukać króla. Zawahał się na chwilę przed wejściem do kopa grychy, ale rozsunął firanki, otworzył drzwi i wszedł. Widok, jaki zobaczył, przeraził go. Czy jego królewska mość źle się czuje? Spytał minister. Sam go o to zapytaj, powiedziała Kajkei. Czy jej łaskawość także jest chora? Czyżby jakiś pokarm zaszkodził wam obojgu? Niespokojnie pytał minister. Królowa nie udzieliła mu odpowiedzi. Minister na palcach podszedł do łoża i szepnął. Czekają na ciebie wasza królewska mość. Czy jesteś gotów przybyć na salę? Król poruszył się lekko i rzekł: Powiedz im, aby wrócili do domów. Skończyło się. Wpadłem w pułapkę demona. Teraz Kajkei wtrąciłaby wytłumaczyć. Król, na skutek przemęczenia, doznał zaburzeń umysłowych. Idź i przyślij tu ramę. Rama przybył przekonany, że jego przybrana matka pragnie pobłogosławić go przed ceremonią. Na jego widok Dasiaradha wykrzyknął: Rama! I coś odebrało mu głos. Jego wygląd i zachowanie zaniepokoiły ramę. Czy zrobiłem coś, co go zmartwiło? Uchybiłem w czymś moim obowiązkom i czynnościom? Kajkei oświadczyła. Ja będę mówić w jego imieniu. Jemu trudno jest to wypowiedzieć. Twoja koronacja nie odbędzie się dzisiaj. W niedwuznacznych słowach wyjaśniła, czego od niego oczekuje. Powiedziała mu o królewskim przyrzeczeniu i okolicznościach, w jakich zostało złożone. Twoją powinnością jest pomóc ojcu w wypełnieniu danej obietnicy. Inaczej będzie potępiony na tym i innych światach. Winien mu to jesteś jako jego syn. Rama przyjął ten cios z rezygnacją i rzekł. Wypełnię jego życzenie bez zastrzeżeń. Matko, bądź pewna, iż się nie będę wzdragał. Nie zależy mi na królowaniu, nie przywiązuję wagi do takich godności i nie mam nic przeciwko życiu w lesie. Przez czternaście lat, przypomniała mu. Tak, przez czternaście lat. Żałuję tylko, że nie powiedział mi tego sam ojciec. Czułbym się zaszczycony, gdyby dał mi ten rozkaz osobiście. Nie szkodzi, możesz go jeszcze uradować swoim czynem. Teraz odejdź już, on zaś będzie szczęśliwy, że zrobiłeś to, czego chciał, nie sprawiając mu kłopotu. Chciałbym, żebyś go upewniła, iż ów rozkaz nie sprawił mi żadnej przykrości. Przyjmuję Twoje słowa tak samo jak jego. Zobaczył skurcz na twarzy ojca i przysunął się bliżej. Kajkei powiedziała: Ja się nim zajmę. Nie trać czasu. Musisz odejść niezwłocznie. Takie jest jego życzenie. Tak, tak, uczynię to. Wyślę posłańca, by przywiózł pcharatę jak najprędzej. Nie, nie, rzekła Kajkei. Nie kłopocz się o pcharatę. Ja to wszystko załatwię. Musisz się spieszyć, aby odjechać przedtem. Znała przywiązanie swego syna do ramy i niepewna jego reakcji wolała by Rama usunął się z drogi zanim Bharata przyjedzie. Pożegnam się tylko z moją matką kausalią i opuszczę miasto natychmiast, rzekł Rama. Rzucił jeszcze spojrzenie swemu oniemiałemu ojcu i odszedł. Gdy Rama wyszedł z pałacu do Siaradhy, tłum czekał na niego w sali zgromadzeń. Patrząc na jego oblicze, nie zauważyli w nim żadnej zmiany. Lecz on, zamiast wsiąść do czekającego nań pojazdu, udał się piechotą w kierunku pałacu swej matki. Wszyscy poszli za nim. Rama wszedł na górę do swej matki Kausali. Czuła się osłabiona przez posty i umartwienia narzucone sobie w intencji syna. Spodziewała się ujrzeć go w pełnej gali i spostrzegłszy zwykłe, jedwabne szaty, jakie miał na sobie, zapytała: Dlaczego jeszcze nie jesteś ubrany do koronacji? Mój ojciec postanowił ukoronować na króla Bharatę, rzekł po prostu Rama. Nie może być, ależ dlaczego? Rama oznajmił. Dla mojego własnego dobra ojciec postanowił inaczej. Chodzi o ćwiczenie mego ducha na drodze do doskonałości. Co się stało? Co to może znaczyć? Tylko to, że chcę, żebym przez dwakroć siedem lat był z daleka i mieszkał w lesie w towarzystwie świętych. I wyciągnął z tego całą korzyść. Kausalia wpadła w rozpacz i pogrążyła się we łzach. Załamywała ręce bliska zemdlenia, wzdychała, zaczynała coś mówić i brakło jej słów. Wreszcie powiedziała z goryczą: Co za wspaniały rozkaz ojca dla syna. I dodała: Kiedy masz odjechać? Jakie przewinienie popełniłeś? Rama uniósł matkę na rękach i rzekł: Imię mego ojca słynie z niezłomności jego słów. Czy wolałabyś, żeby mówił fałszywie? Jestem po szczęśliwy. Mam oddać królewską koronę memu bratu, wykonać rozkaz mego ojca i żyć w lasach. Niech serce twoje się nie smuci. Nie mogę ci powiedzieć, abyś nie słuchał twego ojca, ale pozwól mi iść ze sobą. Nie mogę żyć bez ciebie. Twoje miejsce jest przy mężu. Będziesz musiała go pocieszać i doglądać. Musisz dbać, żeby nie załamał się w smutku z powodu mego wygnania. Nie możesz go teraz porzucić. A później ojciec zechce, może zająć się odprawianiem obrzędów religijnych dla własnego dobra i twoja obecność będzie mu potrzebna. Po przeżyciu tego czasu w lacach powrócę. Ostatecznie czternaście lat minie równie szybko, jak tyleż dni». Pamiętasz, mój pierwszy pobyt w lasach z Wizwami Trą przyniósł mi niezliczoną mnogość błogosławieństw. Może i teraz być podobnie, więc dobra to dla mnie sposobność. To też nie martw się. Kausalia zrozumiała, że nic nie zdoła zatrzymać ramy. Pomyślała: Spróbuję przynajmniej ubłagać męża, aby cofnął swe postanowienie. Ale gdy weszła do komnaty króla, pojęła beznadziejność swego zamiaru. Zrozumiała, gdy leżał tam bezwładny i milczący, że musi go dręczyć jakaś straszliwa rozterka. Niezdolna znieść widoku małżonka bez sił i bez życia, zaczęła głośno zawodzić. Jej skargi były tak rozdzierające, że goście w sali zgromadzeń przerazili się i poprosili mędrca Wasisztchę, by poszedł natychmiast wyjaśnić przyczynę. Wszelkie rodzaje muzyki, święte hymny, modlitwy, śmiechy i gwar ludzki wypełniały powietrze, ale ten nagły lament stłumił całą atmosferę radości. Wasisztcha wyszedł pospiesznie. Zastał króla, który wyglądał niemal jak martwy, kajkei siedzącą na uboczu i obserwującą scenę ze spokojem i kausalię w stanie całkowitej rozpaczy i załamania. Starał się szybko pojąć sytuację. Nie było sensu pytać o nic kausali. Zwrócił się do spokojnej i niezmieszanej kajkei. Co się stało o pani? Nic, co by tłumaczyło cały ten krzyk, powiedziała kajkei. Sytuacja taka jak ta nie zasługuje na uwagę. Zwykłe sprawy domowe. Nie ma się czym trapić. Proszę wrócić do zgromadzonych i powiedzieć im, żeby byli spokojni. Drobne zmiany w układzie spraw, to wszystko. Wkrótce się o nich dowiedzą. Muszę wiedzieć o wszystkim, powiedział z naciskiem Wasisztcha. Pospieszyła z odpowiedzią. Oczywiście. Jesteś, panie, naszym przewodnikiem duchowym i masz wszelkie prawo żądać wyjaśnienia. Podczas gdy mówiła, Wasisztcha patrzył na kausalię zwijającą się w bezsilnej złości. Spostrzegł też, że dasiaradha poruszył się niespokojnie. Choć niezdolny uczestniczyć w rozmowie, dasiaradha najwidoczniej zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje w komnacie. W obawie, że któryś z nich zacznie mówić rzeczy dla niej niewygodne, Kajkei powiedziała: Twoja mądrość jest dla nas oparciem, o panie. Zrozumiesz od razu, że nie stało się nic zdrożnego. Zanim zdążyłam wypowiedzieć wszystko, Rama zrozumiał i zgodził się. Zrzekł się swego prawa do tronu na rzecz bharaty i będzie żył z daleka stąd w lasach przez lat czternaście. To dotyczy przede wszystkim jego samego. On zaś przyjął to bez słowa, wdzięcznym sercem. Ale ci inni myślą, zatoczyła ramieniem, jakby wskazywała krąg wrogich osób. Wasisztcha zrozumiał, ale spytał jeszcze: Jaka jest przyczyna tej zmiany? Kajkei której układność i dobre maniery zaczęły się wyczerpywać, powiedziała: Jeśli mój mąż zechce przemówić, niechże to uczyni, jeśli nie, to proszę, zaczekaj. Powiedz tylko zgromadzonym, że nastąpiła zmiana w programie. Tym się zajmiemy później, powiedział Wasisztcha. Najpierw musimy przywrócić do życia króla. Nachylił się nad leżącym, łagodnie uniósł jego głowę i pomógł mu usiąść. Potrzebujemy cię, Wasza Królewska Mość. Jesteś naszym panem i wodzem. Co się stanie, jeśli wycofasz się z dala od nas jak teraz? Król powtarzał ciągle. Kajkei, Kajkei. tcha rzekł: Królowa Kajkei jest bardzo rozważna. Nie uczyni nic przeciwstawnego twojej woli. Jestem pewien, iż okaże swoją życzliwość i pomoc. Nie było jeszcze sposobności pomówić o tych sprawach z jej wysokością, gdyż w tej chwili naszą pierwszą troską jest Twoje zdrowie. Kajkei wysłuchała w spokoju tych dodających otuchy zapewnień mędrca. Dasiaradha, czepiając się odrobiny nadziei, zapytał: Czy skłonna jest ona dać się ubłagać? Jeśli tak, Rama będzie królem. A co do mojej obietnicy, niech żąda czegokolwiek innego. Cokolwiek przyjdzie jej na myśl. Odetchnąwszy z ulgą na widok poprawy stanu ducha króla, Wasisztcha zwrócił się do Kajkei z całą pokorą, jaką zdolny był nadać swemu głosowi. Wszystko jest w Twoich rękach, Pani. Pomyśl o sobie jako dobrodziejce ludzkości. Cały świat wdzięczny ci będzie za twą pomoc. Rozważ dobrze, proszę, co uczynisz. Kajkei przestała tłumić swe wzburzenie. Jeśli nie można polegać na słowie słynnego króla, syknęła, nie warto żyć na świecie. Ostatecznie nie zrobiłam nic więcej, tylko zażądałam wypełnienia jego własnej dobrowolnej obietnicy. A ty mówisz tak, jakbym popełniła zbrodnię. Nie zdajesz sobie sprawy, pani, z konsekwencji swego czynu, i nie chcesz posłuchać ani zrozumieć, kiedy próbujemy ci to wytłumaczyć. Twój upór jest nieludzki, powiedział wasisztka, a ponieważ wydawała się niewzruszona, ciągnął dalej. Król nigdy nie wypowiedział słowa o wygnaniu, a tyś przekazała to jako jego rozkaz, wiedząc, że Rama nie będzie pytał o jego prawdziwość. Wyzyskałaś swoją pozycję ulubienicy króla. Bez względu na jego argumenty i perswazję, Kaikei obstawała przy swoim cynicznym spokojem. Ależ czcigodny mistrzu, Mówisz jak ci ciemni, samolubni ludzie, którzy obwiniają mnie, nie rozumiejąc. W końcu król wybuchnął. Ty, demonie, to ty skazałaś go na wygnanie. Czy już odszedł? Pojmując cię za małżonkę, szukałem własnej śmierci. Te wargi czerwone jak wiśnie, które uważałem za źródło ożywczej słodyczy, były źródłem najstraszliwszej trucizny i miały przynieść mi śmierć. Nie jesteś już moją żoną. I twój syn nie będzie miał prawa podpalić mego stosu, gdy umrę. Kausalia, widząc gwałtowność swego męża, była wstrząśnięta i starała się go uspokoić na swój sposób. Ukrywając własny ból, na myśl o wygnaniu ramy, powiedziała: Jeśli nie dochowasz wierności twoim własnym słowom i teraz będziesz próbował zatrzymać ramę, świat nie uzna tego. Próbuj osłabić swe przywiązanie do ramy i uspokoić się. Króla nie uspokoiła jej rada. Święta woda z Gangesu, przywieziona do ablucji podczas koronacji, posłuży mi teraz za ostatni napój. Rozniecony święty ogień posłuży do podpalenia mego śmiertelnego stosu. Ramo, ramo, nie odchodź! Cofam moje słowo dane Kajkei. Jakże mogę patrzeć, jak odchodzisz i znieść ten widok? Nie przeżyję twego odejścia. Gdybym nie przeżył! Czymżebym się różnił od tego potwora w postaci mojej żony Kajkei? Tymi i jeszcze innymi słowami Dasia Radha wyrażał swój ból. Wasiszcz rzekł Nie smuć się, postaram się przekonać twego syna, aby pozostał. Wola Dasia Radhy osłabła do tego stopnia, że uczepił się nadziei, jaką zawierały te słowa, kiedy wieżż wyszedł. Kausalia pocieszała króla. To bardzo prawdopodobne, że Wasisztcha wróci tu z ramą. Łagodnie usiłowała go podnieść. Przemawiała tkliwie, gładziła po głowie i po ramieniu. Powtarzał bez ustanku. Czy przyjdzie rama? Kiedy? Jakie to straszne, że Kajkei, którą tak bardzo kochałem, nie zawahała się przyspieszyć mojej śmierci, aby móc umieścić bharatę na tronie. Potem milkł na chwilę ale znów lamenty i obawy powracały ze zdwojoną siłą. Kausalio, żona moja najdroższa, słuchaj, Rama nie zmieni swego zamiaru, lecz zdecydowanie odejdzie i moje życie się skończy. Wiesz dlaczego? To dawna historia. Kiedyś, kiedy polowałem w lesie, usłyszałem bulgotanie wody, odgłos, jaki wydaje słoń, kiedy pije ze strumienia. Wystrzeliłem z łuku w tym kierunku i nagle usłyszałem krzyk konającego człowieka. Podszedłem tam i zobaczyłem, że trafiłem w młodego chłopca. Napełniał właśnie dzban wodą, która wpadała do niego z hałasem przypominającym obyczaje słonia. Chłopiec umierając powiedział mi, że jego starzy, niewidomi rodzice mieszkają w pobliżu. Opiekował się nimi, nosił na plecach. Umarli, dowiedziawszy się o tej tragedii. Ale przedtem, przeklęli człowieka, który zabił ich syna, życząc mu, by go spotkał taki sam los. A teraz spełnia się ich przekleństwo i czeka mnie taki sam los. Kiedy wieść o wygnaniu Ramy została ogłoszona, królowie i zwykli poddani, zgromadzeni w sali, zasmucili się wielce i płakali tak samo jak kapłani, mnisi i asceci. Głośno szlochali mężczyźni i kobiety. Płakały papugi w klatkach, koty w domach ludzi, płakały dzieci w kołyskach, krowy i cielęta. Świeżo rozkwitłe kwiaty więdły, ptaki wodne, słonie, konie ciągnące rydwany, wszyscy rozpaczali i lamentowali jak sam da niezdolny znieść bólu i rozłąki z ramą. Świat, przed chwilą promienny radością i weselem, zmienił się nagle w świat żałoby. Ludzie gromadzili się wszędzie, tłumnie zalegali ulice, stali na rogach, wpatrzeni w bramy pałacu, rozmawiając o tym, co się stało i wypowiadając przypuszczenia co do przyszłości. Kajkei, ladacznica o czerwonych jak wiśnie wargach, słyszało się. Nigdy byśmy nie podejrzewali, że król dał się jej tak opętać. Myśleliśmy, że ta pięknolica kobieta jest naszą królową, ale pokazała teraz swoją prawdziwą naturę. Posługując się swym pięknym ciałem, by zwabić starego mężczyznę, który szukał własnej zguby, a przez to samo zguby naszego kraju. Niech Kajkei próbuje teraz rządzić krajem razem ze swoim synem. Nie będzie już miała nad kim panować. Pozabijamy się wszyscy, albo pójdziemy na wygnanie za ramą. Och, nieszczęsna Ziemia, o której nigdy nie przeznaczony mieć ramy jako swego władcy. Co robi Lakshmana? Jak zniesie to rozstanie? Czym można usprawiedliwić złamanie obietnicy danej ramię? Dziwny to akt sprawiedliwości. Świat chyba nagle oszalał. Lakshmana, gdy usłyszał, co się dzieje, zapłonął jak ogień, który zaczyna trawić ziemię w ostatni dzień. Jadło przeznaczone dla lwa ma posłużyć do nakarmienia kundla. Oto zamiar Gazelookej Kajkei, powiedział on. Chwycił miecz i łuk. Przywdział strój wojenny i pełen furii przemierzał ulicę przysięgając: Rama będzie koronowany, a ktokolwiek stanie na drodze zginie. Niech przyjdzie cały świat, zgładzę każdego, kto się sprzeciwi, choćby sterta zabitych miała sięgać po niebo. Chwycę koronę w ręce i nie spocznę, dopóki nie włożę jej na skronie Ramy. To zrobię jeszcze dzisiaj, jeszcze tego samego dnia. Widząc jego rozpłomienione oczy i słysząc szaleńcze krzyki, ludzie uciekali od niego. Choćby wszyscy bogowie na niebie, wszystkie demony, wszyscy ludzie na ziemi, dobrzy i źli wystąpili przeciwko mnie, nie ugnę się i nie ulegnę życzeniu jednej głupiej kobiety. Jego wyzwania, szczęk broni i świsty cięciwy jego łuku doszły do uszu ramy, który szedł właśnie pożegnać się ze swoją macochą Sumitrą, matką Lakshmana odwrócił się i spojrzał w twarz brata. Po co przywdziałeś ten strój wojownika i przeciw komu kierujesz te wyzwania? I dlaczego jesteś taki wściekły? Jeśli to, co się stało, nie jest powodem do wściekłości, powiedział Lakshmana, to nie wiem, co nim może być. Przyrzec ci twoje zgodne z prawem należne miejsce i teraz je odebrać? Nie mogę do tego dopuścić. Wstępne rojenia tej kobiety bez serca nie spełnią się. Nie pozwolę mym oczom patrzeć biernie na tę niesprawiedliwość. Będę się opierał do ostatniego tchu. To był mój błąd powiedział Rama. Sam jestem winien temu, że przyjąłem ofiarowany mi przez ojca tron zbyt pochopnie, nie myśląc o konsekwencjach. Nie pozwól, by twój język wyuczony recytować pieśni wet i wyrażać prawdy świętego żywota, Wypowiadał tak bezmyślnie wszystko, na co mu przyjdzie chęć. Twoje oskarżenia nie wytrzymują spokojnego i trzeźwego osądu. Nie powinieneś wypowiadać tak gorzkich uwag o tych, którzy są przecież twymi rodzicami. Rama nie czuł różnicy między matką i macochą. Uspokój się. Czasem rzeka wysycha, jednak nie można powiedzieć, że to wina rzeki. Wyschła, ponieważ suche są niebiosa. Podobnie też zmiana w moim ojcu, lub pozorna twardość serca Kaikei, która była tak miła i czuła, albo perspektywa objęcia tronu przez Pcharatę. To się nie stało z naszej własnej woli, lecz tak zadecydowały jakieś wyższe moce, przeznaczenie. Ja będę przeznaczeniem, które przezwycięży samo przeznaczenie, powiedział Lakshmana buntownie i wojowniczo. Rama usiłował go dalej przekonywać zmienię i ukształtuję samo przeznaczenie, jeśli będzie trzeba, upierał się Lakshmana i kończył zdanie refrenem. Ktokolwiek się ośmieli sprzeciwić memu celowi, będzie zgładzony. Nie znam innego ojca i matki prócz ciebie, dodał wreszcie. Ty jesteś dla mnie wszystkim i nie ma sensu moje istnienie ani posiadanie silnego, zdrowego ciała i umysłu, jeśli nie sprawię, że zasiądziesz na tronie zgodnie z prawem. Wbrew temu, co próbowała uczynić ta żmija. Krew kipi we mnie i nie uspokoi się. Teraz zobaczysz, co potrafi mój łuk. Rama powstrzymał jego rękę i powiedział: Jestem mocno przekonany, że nasza matka Kajkei zasługuje na odziedziczenie tego królestwa, skoro ocaliła życie naszemu ojcu, który przyrzekł jej swą wdzięczność. Królestwo. Jest przywilejem charaty jako tego, którego wybrała Kajkei, a moim przywilejem jest rezygnacja i życie pośród świętych pustelników leśnych. Chcesz pozwolić szaleć twej złości, dopóki nie zwyciężysz niewinnego brata, który nie brał w tym żadnego udziału, matki, która nas wychowała, i ojca, który był największym władcą na ziemi? Czy to zwycięstwo jest warte tego wszystkiego? Czy ta złość, która pragnie zniszczyć wszystkie mocne więzi, warta jest podsycania? Opanuj się i odsuń rękę od twego łuku. Lakshmana odprężył się i wyszeptał: Cóż warta jest siła mego ramienia? Jest tylko ciężarem, skoro nie mogę jej użyć, by zniszczyć zło tam, gdzie je widzę, i nawet mój gniew okazał się bezużyteczny. Rama poszedł wraz z Lakshmaną pożegnać się ze swoją macochą Sumitrą. Tak jak inni, Sumitra płakała nad wygnaniem ramy i próbowała go zatrzymać. Niestrudzenie raz jeszcze Rama wyraził swe postanowienie, by odejść i wypełnić warunki ojca. Kiedy rozmawiali, służebna wysłana przez Kajkei weszła niosąc odzież zrobioną z kory drzew jako przypomnienie dla ramy, by przebrał się szybko i odszedł. Lakshmana zażądał takiego samego przebrania dla siebie. Zrzucił własną odzież i przebrał się w szorstką korę. Rama, ubrany już jako asceta czy pokutnik, gotów był odejść. Widząc, że odchodzi, kobiety płakały. Rama podjął ostatnią próbę zatrzymania Lakshmany przy matce, lecz ten uparcie szedł za nim. Potem rama udał się na pokoje sity. I zastał ją już przebraną w szorstkie włókno z drzew. Zdjęła i odłożyła już ozdoby i klejnoty, którymi przedtem była przystrojona, jako przystało królowej. Rama, choć tak mocnego ducha, gdy chodziło o niego, uczuł się zmieszany na jej widok. Zmiana była tak nagła. Powiedział. Nigdy nie było zamiarem mego ojca wysłać cię wraz ze mną. To nie jest życie dla ciebie. Przyszedłem tylko cię pożegnać, a nie zabierać ze sobą. Jak widzisz, jestem już ubrana i gotowa. Jeśli chcesz odrzucić strojne szaty, dlatego że ja już ich nie noszę, możesz to zrobić, chociaż nie widzę potrzeby. Idę z tobą. Moje miejsce jest przy tobie, gdziekolwiek będziesz. Rama zobaczył nieugięte postanowienie w jej oczach i podjął ostatnią próbę. Masz pewne obowiązki do wykonania tutaj, skoro mój ojciec i matka zostają, a ja wrócę do ciebie. Za czternaście lat, czym będzie przez ten czas moje życie? To tak, jakbym nie żyła to byłaby dla mnie śmierć za życia. Żyję tylko wtedy, kiedy jestem z tobą. Las czy marmurowy pałac to dla mnie wszystko jedno. Zrozumiawszy, że nie da się jej odwieść od tego zamiaru, Rama rzekł: Jeśli taka jest Twoja wola, niechże tak będzie. Oby bogowie mieli Cię w swej opiece. Wielki tłum zebrał się przed pałacem, kiedy Rama, Lakshmana i Sita wyszli w swych zgrzebanych szatach zgodnie z poleceniem Kajkei. Wielu płakało na ich widok i między sobą znów przeklinało Kajkei. Cicho zrobiło się, kiedy nadszedł wasisztcha wielce zaaferowany. Wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę wyczekująco, w sercach zapłonęła iskierka nadziei na coś, co w ostatniej chwili rozwiąże sytuację, przeobrazi scenę pod działaniem czarów. Po raz pierwszy ludzie zobaczyli wasisztchę bladego i znużonego. Stojąc przed ramą powiedział: „ Nie odchodź, Król życzy sobie byś został i wrócił do pałacu. Jego życzeniem jestbym odszedł: Nie jego. On tego nigdy nie powiedział. To rozkaz twej macochy. To ona. Rama nie chciał słuchać, co powie Wasiszcz Kei i przerwał. Wybacz mi. Moim obowiązkiem jest słuchać jej także, ponieważ jej władza pochodzi od mego ojca i to on dał jej swoje słowo. Jakże może być teraz inaczej? Twój ojciec głęboko boleje nad tym, że go opuszczasz. Może nie przeżyć tej rozłąki w swoim obecnym stanie. Rama rzekł: Jesteś naszym mistrzem i nauczycielem we wszystkich sprawach. Proszę, pociesz mego ojca, żeby zrozumiał naszą obecną sytuację. Mój synowski obowiązek do trzymania jego słowa. Dane słowo jest jak strzała wypuszczona z łuku. Nie można jej cofnąć w pół drogi. Skłonił się nisko, by wskazać, że nie ma już nic do powiedzenia. Wasisztcha. Odwrócił się bez słowa i odszedł niechcąc, by widziano łzy w jego oczach. Kiedy rama dał pierwszy krok, cały tłum ruszył za nim i zatrzymał się jednocześnie z nim. Nikt nie odzywał się ani słowem. Cisza w tak wielkim tłumie była przytłaczająca. W wielu oczach kręciły się łzy. Rama zwrócił się do najbliżej stojącego: Teraz pożegnam się z wami wszystkimi. I złączył dłonie w pozdrowieniu. Oddali pozdrowienie, lecz ruszyli, kiedy on ruszał, jak gdyby nie mieli najmniejszego zamiaru wracać. Otoczyli zwartym kręgiem ramę, sitę i Lakshmanę. Kiedy uszli parę kroków, tłum rozstąpił się, dając przejechać rydwanowi, który nadciągał. Wysiadł zeń Sumatra i rzekł: Wsiądźcie na rydwan. Czcigodna Sita jest za słaba, aby iść w takim tłumie. Rama uśmiechnął się. Podjęła się dotrzymać mi towarzystwa i może będzie musiała jeszcze długą drogę przejść na piechotę. A jednak, skoro macie rydwan do dyspozycji, lepiej wsiąść, przynajmniej możecie zostawić za sobą tłum i jechać przodem. Rama pomógł żonie wsiąść. Konie ruszyły galopem, ale nie mogły biec daleko, gdyż zwarta masa hamowała ich rozpęd. Pozwalając posuwać się tylko stępa, rama rzekł: Jedźmy wolno, nie szkodzi. Lakshmana dodał: Nasza macocha nie określiła przynajmniej z jaką szybkością powinieneś się stąd oddalić. Dojechali do brzegów rzeki Saraju i zatrzymali się tam na noc. Ludzie, którzy poszli za nimi, także rozłożyli się na piasku, nie dbając o wygody. Po północy. Cała eskorta zmęczona podróżą usnęła. Rama powiedział cicho do Sumantry: Oto pora, aby się rozstać. Możesz wrócić do pałacu i powiedzieć ojcu, że jestem cały i zdrów. Podczas gdy reszta ludzi spała, Rama, Sita i Lakshmana ujechali jeszcze szmat drogi, przeprawili się przez rzekę i ruszyli dalej wzdłuż przeciwległego brzegu. Sumantra patrzył za nimi. Potem zawrócił zgodnie z poleceniem ramy i udał się z powrotem do stolicy inną drogą, nie budząc tłumu. Dasiaradha leżał bezwładny z zamkniętymi oczyma, dając znaki życia tylko wtedy, gdy rozlegały się kroki na zewnątrz. Wtedy jego wargi poruszały się i pytały szeptem: Czy Rama przyszedł? Kiedy Wasiszta lub Kausalia dawali mu jakąś uspokajającą odpowiedź, Zapadał znowu w senność. Kto pojechał po niego? Sumantra, odpowiedział Wasisztcha. Wreszcie dały się słyszeć kroki dość głośne, by ożywić sennego króla. Drzwi otwarły się, a król także otworzył oczy i zawołał. To ty, Sumantro, gdzie jest Rama? Zanim Wasisztcha i Kausalia przeszkodzili mu odpowiedzieć, Sumantra wyjaśnił. Rama, Sita i Lakshmana przeszli na drugą stronę rzeki, a potem ruszyli ścieżką dla pieszych, która wiedzie zygzakiem przez bambusowe zarośla. Ach, jęknął król. Jak, jak, kiedy? I nie mógł dokończyć zdania. Sumantra próbował wyjaśnić. Rama chciał uciec przed tłumem. Myśl, że Rama i Sita przedzierają się ścieżynką leśną przez bambusowe zarośla, była nie do zniesienia dla króla. Zemdlał i nie wrócił już do siebie po tym wstrząsie. Zmarł, kiedy Sumantra ciągnął swą opowieść, mówi poeta. Śmierć króla pozostawiła kraj bez następcy, który by objął tymczasowe rządy. Wasisztcha zwołał pilnie ministrów i dostojników dworu i postanowił. Pierwsze, co musimy zrobić, to zachować ciało króla. Póki Bharata nie wróci, aby dokonać uroczystości pogrzebowych. Trzymali ciało zabalsamowane w kadzi z oliwą. Dwóch posłańców z opieczętowaną przesyłką wysłano do Bharaty, pilnie wzywając go do powrotu do stolicy. Posłańcom polecono jechać przez cały czas galopem i nie tłumaczyć nic, ani nie przekazywać żadnych informacji. Byli to zaufani ludzie, doświadczeni w załatwianiu zleceń królewskich, i można było na nich liczyć, że spełnią rozkaz co do Joty. Ósmego dnia podróży zajechali przed bramę pałacu Aśwapatiego w Kekai i oznajmili: Mamy pilne zlecenie dla bharaty. Harata uradował się wielce i kazał ich niezwłocznie sprowadzić. Przyjął ich w swej komnacie, pytając z miejsca, czy jego ojciec miewa się dobrze, czy jest zdrów. Posłańcy wymruczeli jakąś grzeczną odpowiedź. Abharata zapytał o swego brata Ramę. Powtórzyli znów swą uprzejmą odpowiedź i rzekli: Mamy pilny list dla Waszej Wysokości. Bharata wziął opieczętowane posłanie, wypisane na palmowym liściu i owinięte w jedwab, otworzył pieczęci i przeczytał: W związku ze sprawami państwowymi, konieczny jest Twój pilny powrót do Ajothi. Kazał szczodrze obdarować posłańców, i rozpoczął natychmiastowe przygotowania do powrotu. Nie miał nawet cierpliwości zasięgnąć rady astrologa pałacowego, co do czasu sprzyjającego wyruszeniu w daleką podróż. Gdy dojeżdżali do przedmieść Ajothi, Bharata, spytał swego brata, siatruknę: Czy widzisz jakąś zmianę w atmosferze? Żadnego ruchu pojazdów ani jeźdźców konnych. Nie widać ludzi na ulicach ani na placach publicznych. Domy i ulice bez świateł. Nie słychać żadnej muzyki, żadnych radosnych głosów, żadnych śpiewów czy odgłosu instrumentów. Co za przytłaczająca cisza! Ledwie kogoś można zobaczyć na ulicy, a tych kilku, których myśmy spotkali, spojrzało na nas bez uśmiechu. Co im się stało? Charata zajechał prosto przed pałac Dasiarathy. Wszedł po schodach i wpadł do jego komnaty ze słowami powitania na ustach. Nie ujrzawszy króla na jego zwykłym miejscu, zatrzymał się, nie wiedząc, gdzie go szukać. W tej samej chwili otworzyły się drzwi wewnętrzne, ukazała się służebna i rzekła: Twoja matka cię wzywa. Poszedł więc natychmiast do apartamentów Kaikei, złożył wyrażający posłuszeństwo ukłon, dotknął jej stóp. Kaikei spytała go. Czy mój ojciec, bracia i inni zdrowi są i szczęśliwi w Kekai? Bharata powiedział, że wszystko dzieje się dobrze w domu jej ojca. Potem poprosił. Chcę dotknąć lotosu nóg mego ojca. Gdzie on jest? Gdzie mam go szukać? Wielki król został przyjęty w poczet świetlistych istot niebiańskich na tamtym świecie. Jest tam szczęśliwy i spokojny. Nie smuć się. Odpowiedziała spokojnie Kajkei. Kiedy Bharata pojął znaczenie jej słów i odzyskał mowę, powiedział: Nikt prócz ciebie nie mógłby wymówić tych strasznych słów w ten sposób. Czy masz serce z kamienia? Nie powinienem był nigdy go opuszczać. Moje nieszczęście, mój błąd. Nie było lepszego władcy na tym świecie. Żaden syn nie miał szlachetniejszego ojca. Nie było mi dane być z nim, słyszeć jego głosu, odczuwać jego promiennej obecności. Jakiż to czas wybrałem sobie na odpoczynek, który miał być radością. Wyliczał bez końca wielkie czyny wojenne swego ojca i to trochę uśmierzyło jego ból. Po długim, ciężkim milczeniu odezwał się znowu: Póki nie zobaczę ramy i nie usłyszę jego głosu, mój smutek nie znajdzie ukojenia. Na to Kajkei powiedziała obojętnym głosem. Odszedł wraz z żoną i bratem, by żyć w lasach. Dlaczego akurat teraz wybrał się do lasu? Kiedy wróci? Co go do tego skłoniło? Odjechał przed śmiercią króla, czy potem? Czy zrobił coś złego? Jaka może być przyczyna jego wygnania? Bogowie tak postanowili, czy król? Czy odszedł przed śmiercią, czy po śmierci ojca? Och, nie mogę o tym myśleć. Czy popełnił jakieś przewinienie? Ale jeśli Rama popełnił coś, co się wydaje złym czynem, to musiało być to dla dobra ludzkości, tak jak matka musi dać dziecku lekarstwo. Nie, to nie jest tak jak myślisz. Odszedł stąd, zawiedzał twego ojca. Mój ojciec nie żyje, mój brat na wygnaniu. Co się stało, co to za tajemnica, co się za tym kryje? Wysłuchaj teraz tego, co ci powiem spokojnie i rozsądnie. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby Twój ojciec pozostał przy życiu, ale nie było to w naszych rękach. Musisz przyjmować rzeczy tak, jak przychodzą, nie pozwalaj uczuciom przytłaczać i osłabiać Twego ducha. Na skutek nieodwracalnej obietnicy Twego ojca, że spełni dwa moje życzenia, jesteś dzisiaj panem tej ziemi i Rama dobrowolnie usunął Ci się z drogi. Po złożeniu mi tej obietnicy Twój ojciec trochę osłabł na umyśle. Teraz Pcharata zrozumiał. Zgrzytnął zębami, spojrzał na nią i zagrzmiał. Jesteś żmiją, jesteś bez serca. Chytrze i podle schwytałaś króla w pułapkę tej obietnicy, nie dbając, że to dla niego oznaczało śmierć. Jak mam teraz przekonać świat, że nie brałem w tym udziału? Jak może ktokolwiek nie pomyśleć, że to ja wszystko uknułem? Przez ciebie! W oczach wszystkich okryłem się niesławą, najczarniejszą od początku naszej dynastii słonecznej. Zasługujesz na śmierć za swoją perfidię, zakończył łamiącym się głosem. Jeśli nie odbiorę ci twego nędznego życia własną ręką, nie szczyć się tym, że to dlatego, iż jesteś moją matką. Oszczędzam cię ze względu na ramę, który pogardziłby mną za ten czyn. Nie powiedział już nic więcej. I odszedł, szlochając do pałacu Kausali, matki Ramy. Przyjęła go uprzejmie i z całą serdecznością, choć w głębi ducha nie mogła mieć zupełnie jasnego pojęcia co do niewinności Bharaty. Bharata rzucił się do jej stóp z płaczem. Na jakim świecie mam szukać mego ojca? Kiedy zobaczę znowu mego brata? Czy to sam los zatrzymał mnie z daleka w domu mego dziadka, żebym miał wycierpieć ten cios? Kiedy przez długą chwilę wyrażał swój smutek i postanowienie, by raczej zadać sobie śmierć własną ręką niż znosić podwójne brzemię rozłąki i złej sławy, kausalia pojęła, iż pcharata jest niewinny. Zapytała go, gdy skończył mówić. A więc nie wiedziałeś o złych zamiarach matki? Wzburzyło go to tak do głębi, że wybuchnął gdybym miał najlżejsze pojęcie o tym co knuje moja matka bodajbym został skazany na zamieszkanie w najczarniejszych czeluściach piekła przeznaczonych dla tu zaczął wyliczać najcięższe grzechy za które wysłano ludzi do piekła zjawił się wasisztha bharata spytał go gdzie jest mój ojciec zaprowadzono go na miejsce gdzie przechowywano zwłoki jego ojca wasisztha powiedział że już czas przystąpić do obrzędów pogrzebowych. Gdy Bharata przygotowywał się już do uroczystości, ciało Dasiaradhy umieszczono na grzbiecie słonia i przewieziono pośród procesji przy dźwiękach bębnów i surm żałobnych na brzegi rzeki Saraju, gdzie czekał już wzniesiony stos. Złożono na nim ciało Dasiaradhy pośród skomplikowanych modłów i rytuałów. Gdy nadszedł moment podpalenia stosu, Bharata zbliżył się z ponącą żagwią w ręku, ale w ostatniej chwili Vasishtha zatrzymał go, przypominając sobie słowa Dasiaradhy, w których ten wyrzekł się Kajkei i jej syna. Wytłumaczył to w delikatny sposób i z głębokim smutkiem. Jest to najboleśniejszy obowiązek, jaki bogowie zostawili mi do wykonania. Bharata zrozumiał. Cofnął się, robiąc miejsce swemu bratu siatruchnie, by ten mógł dokończyć ceremonii. Myślał przy tym z goryczą. Oto jeszcze jeden dar mojej matki dla mnie, że nie mogę nawet dotknąć żałobnego stosu mego ojca. Przy końcu dnia Bharata wrócił do swego pałacu i zamknął się w nim. Po pięciu dniach żałoby ministrowie i wasiszcza zebrali się na naradę i poszli do Bharaty prosić go, by został królem, ponieważ kraj potrzebuje kogoś, kto by nim rządził. Bharata odmówił i oświadczył: Postanowiłem szukać Ramy i błagać go o powrót. Rozkazał wszystkim obywatelom, by gotowi byli towarzyszyć mu do lasu. Gęsty tłum obywateli, wojska, koni, słoni, kobiet i dzieci wyruszył w kierunku Chitrakuty, gdzie Rama rozbił obozowisko. Bharata Przybrał się w odzież skory drzew i uparł się odbyć drogę piechotą na znak pokuty, idąc za przykładem ramy. Kiedy przeszli przez Ganges i ukazała się przed nimi Ci trakuta, Lakshmana, który trzymał straż, z daleka zobaczył tłum i zawołał. Oto przybywa na czele armii upewnić się, że nie wrócisz, by zażądać bezprawnie wydartego królestwa. Zniszczę ich wszystkich, mam dosyć siły w moich mięśniach. Podczas gdy stali obserwując bharatę, on wyszedł naprzód sam, bez świty, w odzieniu skory, z rękami złożonymi w geście błagania, ze łzami w oczach. Ramo, ramo, przebacz mi! Rama szepnął do Lakshmany. Oto widzisz jego wojenny wygląd i rynsztunek. Lakshmana spuścił głowę i przyznał: Źle go osądziłem. Bharata rzucił się do nóg ramy. Rama podniósł go z serdecznymi słowami. Dowiedziawszy się o śmierci ojca, Rama załamał się. Po chwili, gdy odzyskał panowanie nad sobą, udał się nad rzekę w celu odprawienia obrzędów, jakich powinien dokonać syn królewski po odejściu ojca. Kiedy wrócił, Bharata przystąpił do rzeczy. Przyszedłem tu z tymi wszystkimi ludźmi błagać cię, abyś wrócił do domu i był naszym królem. Rama potrząsnął głową. Tak, ale za czternaście lat. Takie było życzenie naszego ojca. Jesteś królem z jego woli. Jeśli uważasz, że powinienem być królem, niechże tak będzie, ale zgłaszam w tym momencie abdykację i Tobie przekazuję koronę. Dyskutowali na poziomie wysoce akademickim i filozoficznym, a całe zgromadzenie patrzyło na nich z szacunkiem. W świecie, w którym przyzwyczajeni jesteśmy do rywalizacji o władzę, o posiadanie, o granice, i gdzie ludzie spierają się twierdząc, to moje, nie twoje, jest rzeczą niezwykłą znaleźć dwóch ludzi spierających się, do którego z nich nie należy królestwo i wołających, to twoje, nie moje. Niechże tak będzie. Jeśli do mnie należy władza, przekazuję ją tobie jako ten, który rządzi. Oświadczył w pewnym momencie pcharata: Na mój rozkaz władcy, jeśli chcesz mnie za niego uważać, masz być królem. Tak się toczyła dysputa. Rama nadal powtarzał, że nie ma słowa ważniejszego niż słowo ojca, że jedynym właściwym postępowaniem jest go słuchać. Przez cały czas o wyrażał się łagodnie, zawsze mówiąc o niej matka. Vasisztcha, słuchając dysputy, wybuchnął. Ja byłem twoim guru. Nie ma władzy wyższej niż guru, musisz więc wrócić do ajotchi jako król. Rama rzekł: Niesłusznie mi to rozkazujesz. Moi rodzice, którzy dali mi ciało i ducha, są ponad władzą guru. Bharata oświadczył: Oto ślub jaki składam. Nie dbam o to, co się stanie. Porzucę wszystko i zamieszkam z ramą przez czternaście lat. Bogowie słuchali tej rozprawy przestraszeni, że Rama powróci do królestwa przekonany, iż kraj tego potrzebuje i cel jego wcielenia nie zostanie osiągnięty i rzekli – Bharato, wracaj i sprawuj rządy w imieniu Ramy przez czternaście lat. Na to nic już nie można było poradzić. Bharata rzekł – Nie mam nic do powiedzenia. Będę rządził przez czternaście lat, ale ani dnia dłużej. Jeśli ty, Ramo, nie pojawisz się przy końcu tych czternastu lat, położę kres memu życiu. Daj mi twoje sandały, proszę. One staną się dla mnie twym symbolem i w imię tego symbolu będę rządził. Nie wejdę na nowo do Ajotchi, póki ty nie wrócisz, lecz pozostanę poza obrębem miasta. Z najwyższym szacunkiem, niosąc sandały ramy w ręku, Harata odszedł. Osiedlił się w małej wiosce. Zwaną Nandigramą, nieopodal stolicy, umieścił sandały na tronie i rządził krajem jako regent.